Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Zobaczcie, jakie mamy serratki ciekawe. Chciałem wam pokazać się na ostatnim odcinku. Mamy tutaj tylną, skrętną oś. Ej, nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Może będzie trwał 20 minut, może będzie trwał godzinę, może będzie trwał tylko 5 minut. Dzisiaj spróbujemy zdobyć dwie bardzo trudne do zdobycia tabliczki. Jedna jest tutaj, a druga jest chyba właśnie gdzieś wcześniej, o, chyba tu, na tych namiotach. Tak, to najpierw pojedziemy sobie tutaj i to jest bardzo trudne do zdobycia, bo tam trzeba jakoś dziwnie wskoczyć. Prawdopodobnie będziemy musieli odpowiednio stuningować jakiś samochód, żeby to zrobić. Bardzo trudna sprawa, ja już to próbowałem i no nie jest to proste. Mam już na to jakiś sposób i patent, ale chciałbym to zrobić razem z wami, żebyśmy no zobaczyli, co z tego nam wyjdzie. Tutaj jeszcze dużo miejsc jest nieodkrytych przeze mnie, więc pewnie inne tabliczki również będą trudne do zdobycia, ale póki co jedźmy sobie na miejsce. No dobra, ale co to za tabliczki i o co w tym chodzi? No tutaj dostajemy za to expa, jak rozwalimy takie tabliczki. Kojarzycie chyba z Forza Horizon 3, 4 i chyba nawet 2? W dwójce coś takiego było? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, bo nie jestem pewny. Tu jest na przykład jedna tabliczka, możemy sobie do niej podjechać i jak ją rozwalimy, to dostaniemy 300 expa i jak wbijemy na przykład poziom, jak ja teraz wbiłem, to dostajemy Willspina i możemy sobie wylosować na przykład 15 tysięcy kredytów, jakiś samochód, nawet milion można zdobyć. Także tak, i my będziemy zdobywać te tabliczki, ale weźmiemy się za te najtrudniejsze, które udało mi się znaleźć jak do tej pory. Także jedziemy sobie najpierw do tego miejsca, które sobie wyznaczyłem teraz, a potem pojedziemy do głównego punktu programu. Wiecie co, ja tak naprawdę nie byłem w stanie nawet tej pierwszej tabliczki zdobyć. To jest bardzo trudne, trzeba mieć albo jakiś szybki samochód, albo nie wiem, jakiś skaczący czy coś. Wiecie co, ta moja fura, to Maserati ze tylną skrętną osią, bardzo zwrotne jest jak na takie duże auto. Tutaj jest w ogóle chyba samochód do znalezienia. O, to też będziemy sobie szukać, na spokojnie. No dobra, jest tu chyba tabliczka na dachu tego budynku? Nie, czekaj, tu jest tabliczka w środku, okej. To możemy łatwo ogarnąć, ale jest jeszcze takie miejsce, gdzie ta tabliczka jest właśnie na tym namiocie. Nie jest jakiś tam szybki, dłami się już przy 170, 180. Także takie normalne autko. Aha, jest jeszcze jedna tabliczka do zdobycia, taka ultra trudna. Ale tego to już totalnie nie wiem jak. To nie, czekaj, to nie tu. Bo jeszcze jest taka pod mostem jedna tabliczka do zdobycia. Ta jest też znowu prosta. Jeszcze jest taka pod mostem, że trzeba wskoczyć w takie dziwne miejsce. Chyba że ją właśnie przestawili tutaj, ale nie wiem. Wydawało mi się, że jedna stała tutaj na tym filarze w wersji testowej, ale chyba to zmienili. Jestem pewny, że tak było. Dobra, nieważne. Jak ja mam tu wskoczyć? Tu nie ma żadnej hopy, nie ma nic, totalnie. Czy ja mam się jakoś tutaj rozpędzić po zbuju i wiesz, wyskoczyć gdzieś stąd, tak na płasko? To trzeba byłoby mieć naprawdę gdzieś, nie wiem, z 400 wycisnąć, lekko. Będziemy musieli do tego przygotować odpowiedni samochód. Czemu mi się tak... O, ty, ciężko nią wcelować. Ty, ale to chyba będzie możliwe. To chyba będzie możliwe. Z której strony ma się tu rozpędzić? Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Jak to zrobić? Musi być jakieś wyjście. Czekaj, a może tu jakoś... Nie, bo tu nie ma żadnej hopy. No, tylko widzę, żeby się odbić od tego. Ale nie wiem, to się gra chyba zbaguje czy coś. No spróbuję, spróbuję. Spróbuję z tej strony jakoś tak mocniej uderzyć. Może się odbije do góry. Dobra, celuj korweta. Ty no, ej, nie ma szans. Jak zdobyć tą tabliczkę? Chyba, że będzie faktycznie odblokowana później jakaś hopka i się przyleci z jakiegoś odległego miejsca, tam dopiero. I my dopiero tą tabliczkę będziemy mogli do niej doskoczyć jakoś. Czyli trzeba by było tej hopy gdzieś tak w dużym promieniu szukać. Nie wiem, ty. Nie, jakoś tutaj. Bo wiesz, ty, inaczej, przecież tutaj się kończy autostrada. Może tu będzie jakaś hopa.
wiesz, będziemy mogli z tej autostrady na samym końcu wyskoczyć jakoś super daleko, jeśli będzie skocznia jakaś odblokowana, bo ja jeszcze chyba wszystkich tych skoczni nie odblokowałem. A mówię konkretnie o tym, o na przykład tutaj, że wiesz, wyskakujesz i robisz ileś tam metrów, no nie? I może mi się jeszcze nie odblokowała i nie pojawiła tutaj. Nie mam pomysłu, jak to zrobić, gdzie z której strony tutaj skoczyć. Jestem ciekawy, co wy wymyślicie, zanim będziecie mieli doczytaną jakąś hopkę. Tak znając Forza Horizon, to właśnie te hopki po jakimś czasie się tam doczytują, pojawiają i wtedy możesz dotrzeć do jakichś wcześniej niedostępnych miejsc. Ale no, nie wydaje mi się. A tak na marginesie multiplayer zaczął dobrze działać. Już jest... Jeszcze gram przedpremierowo, co prawda, ale już się to wszystko poprawiło. Także jest dużo lepiej z dostępnością serwerów i tak dalej. Chociaż teraz widzę, że gracze mi trochę skaczą. Akurat wtedy, teraz jak pochwaliłem, no, coś się popsuło nagle. Nie wiem o co chodzi. Dobra, zawracamy. O kurde, akurat... Ej, patrz, akurat teraz poprawiłem i... Dobra, chodźmy na tryb single player. Aha, mi już wywaliło. Dobra, nieważne. Kurde, nie no, poddaję się, panowie. Za trudne to, nie wiem, wydaje mi się, że nie odblokowałem jeszcze odpowiedniej skoczni, będę musiał poczekać, aż mi się odblokuje. Jedziemy teraz na kolejną hopkę i na tamtej hopce, no, da się zdobyć. Jest bardzo trudno to wcelować, bo musisz z ogromną prędkością w taki mały punkcik wcelować i to jest mega trudne. Ty, ja chyba widzę tą tabliczkę, o której wam mówiłem, że jest też ciężka do zdobycia i pojawiła mi się, bo ona była przy autostradzie. Musimy gdzieś tutaj na dół sobie zjechać. Momentos. Tak. Cztery. O, jest, dobra. Jest, tutaj zresztą przyjechał jakiś gracz. Też ją próbuję zdobyć. Zobaczcie, ej, w ogóle, what? O co tu chodzi? Jak to wskoczyć? Śmigłowcem? Czy jak to zrobić? Tutaj widzę, że gościu próbuje jakoś z górki tam. Ja też tak próbowałem, jak grałem jeszcze na tej wersji przedpremierowej. I mi nie wyszło, trzeba albo się super szybko, super mocno rozpędzić, albo coś. Ale czekaj, to chyba da radę. Nie miałem tego w planach, ale możemy spróbować. Tutaj gościu jakiś próbuje, no dobra, spróbujemy razem z nim. Nawracamy. No tam się nie rozpędza jakoś mocno. Chyba używa, wiecie czego? Używa tego powrotu takiego. Pa. Ty, da się! Ale trudne! O ciul, dobra, będziemy tak robić. Powinno się nam udać celować. Czekaj. Pa. Ty, ten gościu też już jest blisko! Ale fajna zabawa. Czekaj. Patrz. Ale bliziutko! Jeszcze cofniemy. Będziemy pierwsi, będę pierwszy od niego. Pa. Patrz jak blisko! Skubaniutki, on już chyba rozwalił, nie wiem. Albo się poddał. Niemożliwe, już był tak blisko, nie, na pewno się nie poddał. Jeszcze przyhamowałem. Jeszcze za daleko! On się przygląda chyba, jak ja skaczę. Nie wiem, co on robi. Jakiś Snake Eyes. To prawdopodobnie jest jakiś Jupiter. Ty, doleciałem tam! Patrz, mogłem... Nie dałbym radę się zatrzymać. Zdobyte, panowie! Jest! Teraz kolejny challenge to wylądować tam i się zatrzymać, no nie? No dobra, ten gościu chyba też zdobył, albo się raczej by tak, no, dobrze mu szło. Także jest to do zdobycia, widzicie. Ale tamtej tabliczki nie mam pojęcia, jak zrobić. Wydaje mi się, że nie ma jeszcze jakiejś skoczni doczytanej, ale kurczę, no nie wiem. Dobra, jedziemy do następnej hopki. Ona jest już legendarnie ciężka. Ciu. Szybka ta fura jest i wystarczająco szybka, żeby ogarnąć tą hopkę. I hopka jest tak samo niestandardowa, jak to, co widzieliście przed chwilą. Widzę, że chyba dojeżdżamy do miejsca. Okej, to od razu skoczymy, to pokażę wam, o co chodzi. Patrz. Trzeba jakoś tu najechać. Nie za szybko, nie za wolno. O, właśnie! Widzicie to? Ta tabliczka jest tutaj skubana. I trzeba tak prędkość, wiesz, wycyrklować. Tam nie ma dużo expa do zdobycia, nie jest jakieś 10-20 tysięcy. Jest normalny 5 tysięcy expa, no nie? I musisz tak prędkość wycyrklować i tak się odbić od tej górki, żeby w to wtrafić.
bardzo trudna sprawa. Dobra, spróbuję zawrócić. Normalnie to gramy na kierownicy, nie? Tam zmieniamy biegi, driftujemy, wiesz, sim racing i tak dalej. A teraz arcade'owo bawimy się tymi furami. Ale to dlatego, że kierownica, jak podłączam kierownicę do komputera, to niestety gra mi się wiesza. I dlatego gram na padzie. Ale na kierownicy też oczywiście będziemy grać. Jak będzie jakiś patch do Forzy, albo nie wiem, może jakiś upgrade do mojej kierownicy. Pewnie to z moją kierownicą jest coś nie tak, bo to jest nowa kiera. Jeszcze jej tak za bardzo na rynku nie ma. Dobra. I wbijamy, 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 wbijamy. Nie za szybko. Patrz! Prawie było. Cofniemy sobie. To jest najlepszy sposób generalnie do trafiania w te rzeczy. Czyli sobie cofasz, pyk, patrz, 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 patrz. O nie, musimy tutaj znacznie, znaczy trochę większą szybkość ogarnąć niż to, co ja tutaj teraz zrobiłem. Niewiele, niewiele, niewiele szybciej. Właściwie to powinienem chyba patrzeć na zegar, ile jadę. Teraz to dziwnie. Dobra, prędkość jest dobra. Czyli gdzieś koło 270. Patrz, 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 patrz. Gdzieś koło 200, no może trochę szybciej, albo najechać na inną górkę, żeby w to trafić. Dobra, hops. I gaz. Nie, źle. Tutaj trzeba też odpowiednio najechać na tą górkę, to też jest, wiesz. Może nie trzeba mieć aż tak dużej prędkości, ale w odpowiednim miejscu najechać, no nie? O ty kurde. Ja pierniczę. Dobra, cofamy jeszcze. Tutaj muszę troszeczkę w prawą stronę i odrobinę zwolnić tam przy hopce, no nie? Dobra, jeszcze trochę. Kierunek jest w miarę chyba dobry. Ej, dostałem czy nie? Ja pierniczę. Patrz, 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 patrz. Ej, jest super już. Troszeczkę jeszcze w lewo. Patrz. Ja nie mam taką samą prędkość tutaj. Patrz, 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 patrz. On się już tu ześlizguje ten samochód po tej górce. Już niewiele mogę zrobić. Niewiele kontroli nad nim mam. Dobra, cofniemy trochę. Kurde, teraz będzie chyba źle. A już tam na luzie prawie jechałem. Kurde. Ej, trudno, jest strasznie. Patrz, patrz, patrz. No dokręć tam, dokręć, 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 dokręć. Jak to w ogóle tu wisi? Kto to tu zawiesił? Jakiś, nie wiem, jakiś psychopata w tym Playground Games jest. Kto to tak wymyślił? No kurde! Już by mogło się jakoś zgliczować, nie? Że się rozwali. Strząśniemy to jabłko, mówię wam. Kurde. Musicie to popróbować. Jestem pewny, że wśród was jest osoba, która zrobi to za pierwszym razem. Jestem z tego na 100%. No patrz! Jak ja to zrobię? Ja robię zdjęcie, nie? Ja robię zdjęcie tego. Zaraz, jak będę tak blisko. Jeszcze raz. O, patrz. Ma jaką fotę zrobię. Tak, to będzie miniaturka. To będzie gościu miniaturka, zobacz. Kurde, kozak, nie? O. Nie pykło. Wracam do mojego poprzedniego planu, bo tam jest, nie wiem, chyba lepsze górki są. Może od innej strony, na przykład odtąd bym skoczył. Od strony drogi chyba najfajniej, bo tak samochód leciał. Bo akurat ja już tam prawie trafiłem to dziadostwo, no. Gorsze jest to, że musicie to spróbować koniecznie. To jest pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić w Fordzie, no. Żeby trafić tą zasraną tabliczkę. Musimy to jakoś nazwać. Jeśli macie pomysł na jak nazwać tą tabliczkę, to piszcie oczywiście wasze pomysły w komentarzach. To może być, nie wiem, tabliczka Świętego Mikołaja albo tabliczka Wisielec. Patrz, patrz, patrz. Ej, super już jest. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. No. Do przodu, kurde, w powietrzu nie można się ruszać. Ach. O.
Wow, shit. Ej, nie wiem ile prób zrobiłem, ale ze 20 albo 30? Lekko. Ej, za to powinno być 50 tysięcy expa. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie ma tej tabliczki, ej. Zrobiłem to. Zrobiłem, czekaj, mogę cofnąć tego momentu? Czekaj, spróbuję, powinno się dać. Zrobiłem tą tabliczkę, ej. Fajnie, że udało się na odcinku. Ale odcinek, kurde, no. Czekaj. To będzie ten moment, nie wiem, czy jestem na singlu. O, przeleciałem, ale już nie ma tej tabliczki oczywiście. Ale nie pokażę wam, jaka to była prędkość. Zrobione, człowieku, jest elegancko. Zdobyliśmy sobie dwie trudne tabliczki. Jednej się jeszcze nie udało, ale myślę, że tam będzie chyba później jakaś hopka się pojawi. Będziemy mogli zrobić z tej autostrady i tam dolecieć. Na obecną chwilę udało się zrobić coś mega trudnego. Polecam wam zacząć od tej tabliczki, ale nazwę wy musicie wymyślić od tej tabliczki. Jestem ciekawy, co wymyślicie w komentarzach. Zapraszam was do zabawy, a tymczasem trzymajcie się, na razie. Hejas!